W parlamencie będzie procedowany projekt, pomysł zgłoszony przez Solidarność dotyczący zakazu handlu w niedzielę. Ten projekt wzbudził wiele kontrowersji. Solidarność zgłosiła już nawet własne poprawki do własnego projektu. A jakie jest stanowisko OPZZ w tej sprawie? Projekt Solidarności jest źle napisany, jest napisany na kolanie. Naszym zdaniem ta ustawa idzie w złym kierunku. Przede wszystkim to nie jest zakaz handlu w niedzielę, tylko dowartościowanie drobnego handlu względem tego handlu dużego. Według naszych sygnałów, naszych informacji, sytuacja akurat w tym handlu wielkopowierzchniowym się poprawia. Ona nie jest dobra, niemniej jednak tam jest coraz wyższe uzwiązkowienie. Są podwyżki płac, mamy nawet sygnały, że niektóre sieci handlowe walczą ze sobą na wyższe płace. Ostatnio były doniesienia na ten temat. W związku z tym stopniowo sytuacja w handlu wielkopowierzchniowym się poprawia, natomiast w tym drobnym handlu jest cały czas fatalna. Prawa pracownicze są masowo łamane, wynagrodzenia są straszliwie niskie i były ostatnio dane GUS-u właśnie, że w tych mikroprzedsiębiorstwach są o wiele niższe płace niż większych. Dla nas też jest ważne, że w niedzielę pracują setki tysięcy ludzi w służbie zdrowia, w policji, w ochronie, w gastronomii, również w handlu. I uważamy, że jest to jakaś niesprawiedliwość czy nierówność podmiotów. To znaczy, że jedni ludzie mają pracować i na przykład, nie wiem, pracownicy handlu pójdą do kawiarni, gdzie będą ciężko pracujący ludzie, którzy pracują za bardzo małe pieniądze. Więc naszym zdaniem rozwiązania powinny być uniwersalne i raczej skłaniamy się ku temu, żeby wynagrodzenia za pracę w niedzielę dla wszystkich pracowników i pracownic, mówię, transport publiczny, policja, ochrona, gastronomia, żeby te wynagrodzenia były 2,5 raza wyższe niż praca w dni powszednie, czyli jeżeli płaca minimalna jest 13 zł, no to w takim razie płaca minimalna za pracę w niedzielę byłaby 32,5 zł. Naszym zdaniem to jest dobre rozwiązanie, dlatego że to rozwiązanie też wypychałoby z rynku te najbardziej śmieciowe firmy. Jeżeli mały sklep nie jest w stanie płacić swoim pracownikom 32,5 zł za godzinę, no to w takim razie niech po prostu wtedy będzie zamknięty i ludzie będą mieli wolną niedzielę. Więc naszym zdaniem to jest lepsze rozwiązanie, bardziej związkowe, bo naciskające na wyższe płace właśnie. I co ciekawe, z tego co wiem, jedynym krajem, który poszedł w kierunku rozwiązań Solidarności, czyli nie zakazu handlu, bo zakaz handlu taki bardziej całościowy, to byśmy byli bardziej skłonni poprzeć również w tych drobnych sklepach. Ale rozwiązania, które dowartościowują drobny handel kosztem tego dużego, to były Węgry. I co ciekawe, Węgrzy się z tego wycofali pod naciskiem między innymi związków zawodowych właśnie dlatego, że za pracę w niedzielę płace były wyższe. Tam to bodaj było 150%, nie 250, jak my chcemy, tylko 150, tak? W związku z tym naszym zdaniem lepszym rozwiązaniem są wyższe płace. Oczywiście można wprowadzać klauzulę w kodeksie pracy, najlepiej jeszcze w układach zbiorowych, że jeżeli pracownik nie chce, to niech nie pracuje w niedzielę. Natomiast naszym zdaniem, gdyby rzeczywiście było 250%, 2,5 razy więcej za pracę w niedzielę, to byliby pracownicy chętni i rzeczywiście te wynagrodzenia byłyby wtedy solidne. Więc to jest raczej nasz kierunek, a ustawa Solidarności jest po prostu zła.